Zaczyna się biały tydzień. Spytam kolegów i koleżanek, jak przeżyli pierwszą komunię świętą. Łukaszu, jak przeżyłeś pierwszą komunię świętą? Cieszyłem się, było dobrze. Jak stałem, klęknęłem przed ołtarzem, było miło. I to wszystko. Łukaszu, jak przeżyłeś pierwszą komunię? Ja nie wiem. No, nie jej imienia, jego. No, Krystian, jak przeżyłeś pierwszą komunię? Ja przeżyłem pierwszą komunię świętą dobrze i cieszę się z tego, że przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Przemku, jak przeżyłeś pierwszą komunię świętą? Bałem się i jestem zadowolony. Grześku, jak przeżyłeś pierwszą komunię? Dobrze, cieszyłem się, że Pana Jezusa przyjąłem do serca. Iwono, jak przeżyłeś pierwszą komunię świętą? Bardzo się cieszę, że przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Anetę, jak przeżyłeś pierwszą? A ja się cieszyłam się, że mogłam przyjąć Pana Jezusa do serca. Dario, jak przyjąłeś pierwszą komunię świętą? Bardzo szczęśliwie, cieszę się, że Pana Jezusa przyjąłem do swojego serca. Justyno, jak przeżyłeś pierwszą komunię świętą? Bardzo się cieszyłam, że przyjąłem Pana Jezusa do serca i z tego się najwięcej cieszę. I koło teraz? Cześć. Trzeba świecę. Krzyśku, jak przeżyłeś pierwszą komunię świętą? Bardzo dobrze. Wtedy tak nigdy tak bardzo szczęśliwy nie byłem, co wtedy. Tak dobrze. Krystianie, jak przeżyłeś pierwszą komunię świętą? Byłem troszkę zdremowany, ale bardzo dobrze, że się cieszyłem się, że Pana Boga do serca przyjąłem. Wziąłem. Odaś. Ty był... Tak. A ja... On był. Zmartwychwstał dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce.
błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dzisiaj jest piękny majowy poranek. Wybieramy się na wycieczkę do Rokitna i Strychy. Na wycieczkę wybierają się dzieci, które przyjęły Pana Jezusa do serca.
cieszymy się, ustrzeżowane tutaj dzieci po wszelkiego zła w czasie podróży i zlej na nich obfite błogosławieństwo. Prosimy Cię, Panie, niech zebrane tutaj dzieci zapyszczyną Najświętszej Marii zawsze w misji świętych aniołów, stróżów, nieustannie znajdują opiekę i obronę oraz niech się cieszą ich towarzystwem wieczności. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę dzieciom szczęśliwej podróży, no i też świętej rozrywki. Dzięki. Będziemy mówili ze środka, dobra? Nie przez mikrofon, tylko... Ja przyszłam do mowy, to tak. Tak jest! Błogosławionaś Ty między niebiosami i Bogiem. Yeah!
żurku jedzę! Znajdujemy się w autobusie. Co dalej mówić? W drodze do Rokitna spytam koleżankę Roxanę, jak wyglądała pierwsza komunia święta w jej domu. No i teraz jak do ciebie zapytać? Roxana, jak wyglądała twoja pierwsza komunia w domu? No była bardzo miła, fajna, było dużo ludzi, no i w ogóle fajnie się bawiłam. I się cieszę, że przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Moja pierwsza komunia święta była bardzo fajna. Cieszyłam się, że przyjęłam Pana Jezusa do swojego serca i że dostałam bardzo dużo prezentów. Mamo. Dziękuję. Co Pan tańczy? Za to, że nam dałeś. A my jedziemy do kościoła! Znajdujemy się w autobusie numer 2. Zapytam się koleżanki, jak przeżyła pierwszą komunię świętą w domu. Magda, jak przeżyłaś pierwszą komunię w domu? Jestem szczęśliwa, bo przyjęłam Pana Jezusa. Dostałam dużo życzeń, a od babci dostałam duże pismo święte. Jestem bardzo ciekawa, co tam pisze. Krzysiek, jak przeżyłeś w domu pierwszą komunię świętą? Jestem szczęśliwy, że przyjąłem Pana Jezusa w pierwszej komunii świętej. Dostałem dużo życzeń. Od cioci dostałem dużą Biblię komiksową i bardzo się cieszę. Dziękuję. Gdzie my jesteśmy? Kto wie? W kościele. Świetnie. A kościół w jakiej miejscowości się znajduje? Paradyżu. Bardzo dobrze. A co tu w tym kościele i w tym paradyżu się obecnie mieści? Kościół. Seminarium duchowe. Bardzo dobrze. Dlatego, żeby być w ciemnym. Ten budynek jest stary czy nowy?
Słuchajcie, ten kościół, bo warto go szczęście, wielokrotnie był chwalony, wielokrotnie był nauczany, wiele takich było się dokonało. Raz nawet stało się tak, że to się to jak? Tak jest, tam jest pierwszy nasz ministerstw. I on z kolei jest większy, niż pana też mniejszy. No, wiem, dużo wie, że nie ma tak. Pamiętam, że takie trzy duże pytania. I oczywiście oprócz tego, że jest panienów na krzyżu i malowidła przedstawiające na przykład takie Boże Majki, prawie w lewej stronie, czy aniołowie trzymający kłusznię i gąbkę, którą pan została pojęta przed śmiercią. I z ciekawych rzeczy, tu jest tak, że przyjrzyjcie się, ci, którzy dzisiaj stoją, tym kreskom, czyli tym malowidłom na ścianie. Czy one są takie jednorodne? Tam są właśnie ciała umarłych. Myślę, że dobrze. Było, słuchajcie, tak, że zakonnicy, którzy tutaj mieszkali, poznaczniejsi zakonnicy, byli chowani w kościele. Wykopano tutaj dla nich takie podziemie, w tym podziemiu składano trumny. I to podziemie rozciąga się tak tutaj między ławkami, na głębokości około 2-3 metrów, pod ławkami, aż do ołtarza i pod ołtarzem jest jeszcze takie duże pomieszkanie. Pierwsze tutaj na dole, potem drugie z tym dużym obrazem, trzecie z tym małym obrazem i jeszcze coś jest na górze. Na samej górze, tak nie mogę powiedzieć, że ja mam tam. Od tej pory na górze strony, tutaj są ślady po kulach, którymi strzelano do tabernakulum. Widać? No właśnie. Taka jest historia tego miejsca. Bardzo burzliwa. Tu mamy pomysł. Cofnę się z drogi mej na pewno, jeżeli wiem, że Jezus kocha mnie. Nie cofnę się z drogi mej. Nie, 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 nie. Śpiało! Nie cofnę się z drogi mej na pewno. Nie, 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 nie cofnę. Kwietnia jeszcze, tak? Wcześnie, tak? No właśnie, przyjaźń podziękować, ale tutaj nie ma obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej. Widzicie? Czy nie widzicie? A to jest obraz Matki Bożej Rokitniańskiej z koronami? Nie, nie ma. A gdzie jest Matką Bożą? Na początku, dobrze? Czyli na początku będą odsłonięcie się, będą fanfary.
szybko ty do nas przyjechała. Widzisz, jaka jest skuteczna modlitwa? Usiądź sobie. Dzieci z Jasienia dzisiaj mają swój plan. Rano wyjechały ze swojej parafii o godzinie 7. A chłopcy o której godzinie? Też o 7, tak? Czyli to był wasz plan. Wyjazd do Paradyża, tam gdzie jest taka szkoła. I w tej szkole się co robi? Uczy się na księdza, tak. Uczy się na księdza. Czyli jest taka szkoła. Później, po tym Paradyżu, w planie było przyjechać dokąd? Do Rokitna. Jesteście w Rokitnie. A więc wszystko na razie idzie według planu, tak? Tak czy nie? A co chcesz powiedzieć? Ja chcę być księdzem. Ksiądz nie ma żony. Ja chcę być księdzem, bo ksiądz nie ma żony. No tak. Ale zobaczcie, zobaczcie, jest taki plan. Począwszy od Jasienia, poprzez Paradyż i w Rokitnie. Natomiast troszeczkę starsze osoby od nas przyjechały z takiego turnusu. Osoby już dorosłe potrzebują więcej snu. Dzieci mniej, a dorosłe więcej. Ale wszystko idzie według planu. Chodzi o plan. Pan Bóg ma wobec nas też plan. Ten plan. Pan Bóg chce, żeby małe dziecko przyjął Komunię Świętą wtedy, kiedy jest już przygotowane, kiedy chce przyjąć. Ja myślę, że dzieci z Jasienia chętnie przyjęły Pana Jezusa. Tak. Bardzo chętnie. A dziewczęta też, tak? Tak. Znajdujemy się w sanktuarium Matki Boskiej Rokitniańskiej. Jesteśmy na mszy świętej. Modlimy się za nas, za dzieci pierwszokomunijnych. Najświętszej Marii zawsze dziewic. Oto Baranek Boży, który Was może rozśmiać. Błogosławieni, którzy zostali nazwani na jego uczniach. Ciało Chrystusa. Amen. Ciało Chrystusa.